co mi szkodzi? Na livestreamie mi się nie udało. Zobaczymy, może tutaj się uda. Omijamy te, nie? Oj, tutaj już mnie jeden wyprzedził. Sydgaf. Trzeba go teraz gonić. Dawaj. Dawaj, uda się. Dawaj, dawaj. Nie wszystko jest stracone. Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Kangurka Kao, Tajemnicy Wulkanu. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, mieliśmy sytuację taką, że Lotek niestety przez swoją pierdołowość spadł do wulkanu, przez co spowodowało się, że mamy teraz tragedię, bo Lotek prawdopodobnie tam zginął w męczarniach zwanych jako lawa. Po drodze jeszcze zrobiliśmy sobie poziom treningowy, gdzie kapłan nas wysłał na szkolenie, żebyśmy znaleźli tego świetlika, który został chamsko podpierdzielony z Kangurka Kao dwójeczki. No i w dzisiejszym odcinku będziemy przemierzać dalszą część tej wspaniałej wyspy i teraz prawdopodobnie będziemy mogli odblokować tę bramę, która tutaj się nam świeci, więc podejdźmy tu. Dokładnie tak, możemy przejść dalej. Jak tutaj pora dnia? No niestety zaczyna się już robić ciemno, więc myślę, że przed wszelkimi wilkołakami, czarnobylami czy jakimiś innymi stworami i gargulcami można uciekać właśnie za tę bramę, tak więc bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem. Ja jakby co jeszcze nie czytałem waszych opinii ani komentarzy, bo nagrywam to odcinek po odcinku jakby co. Tak od razu wam powiem. O, klimacik się troszeczkę zmienił, tego się nie spodziewałem. Uhuhuhu. Mamy, dobra, dynamite. Przemierzamy sobie dalej te tutaj stronki. Mam nadzieję, że mi klatki nie będą spadać, bo tutaj sekcja troszeczkę klatkuje, nie będę ukrywał. Ale wszystko jest dobrze, wszystko trzyma się przy stałych 60 FPS-ikach. I to mi się bardzo podoba. Dobra, gdzie my jesteśmy? Co my tu w ogóle mamy? O co tutaj chodzi w ogóle? Ja pierniczę. Chyba tutaj nie wiem, co mamy zrobić, aczkolwiek mogę popróbować. A więc bierzmy tak. Kurde, nie to. Przycisk akcji. Zapominam się, widzicie? Niedawno trening zaliczałem, a już zapominam. Powinienem zostać cofnięty, jeżeli chodzi o trening. Dobra, więc przesuwajmy sobie to miejsce, znaczy ten obiekt, nie miejsce, kurde, widzicie, już zaczynam się plątać. To już chyba jest standardowa godzina i minuta let's playa, gdzie pomidor się musi trochę poplątać, co nie? Przyzwyczajcie się. Jeżeli jesteście nowi i denerwuje was to uwierzcie, szybko się przyzwyczajcie. Cofamy się. No właśnie, idziemy teraz tędy. Swoją drogą muzyka tu jest epicka, nie? Przynajmniej się tak w fajny sposób zaczęła, nie? Ale ty zaraz oberwiesz, nie? Bez kitu. Frajerze jeden. Z lawy, kurde, co ty sobie myślisz? O kurde. No dobra, zbierzmy sobie dalej te dusze jakieś duchów czy coś takiego, nie pamiętam w ogóle jak to się nazywa, dusze duchów. To dobre, piękne tłumaczenie. Swoją drogą, te tutaj ziomki, których atakujemy, o między innymi tutaj, to nie mają te takie odgłosy jak jakieś potwory z Loch Ness, nie wiem, z jakiegoś Scooby-Doo czy z czegoś. A bo ten, wiem z czego to może być. Czekajcie, ten oddźwięk pamiętam skądś to było. Czy to czasem nie było z Gexa podpierdzielone? Od tego? Walki z tym mini smokiem? Chyba jo. Dobra. Au. Kurde.
Fuck this. Uderzyłem w beczkę, która spowodowała, że było explosion. Dobra, zróbmy teraz tak. X. I rzućmy. Dokładnie tak. Beczko, beczko, przybądź przecie. Kto jest najpiękniejszy na świecie? Oczywiście, że kangurek Kao. W ogóle swoją drogą, zawsze mnie to zastanawia, czemu wszystkie te niebezpieczne obiekty muszą mieć tą trupią czaszkę z piszczelami. To jest takie ciekawe. Nie wiem czemu. Wie ktoś może? Jak ktoś wie, to niech mi da znać w komentarzu, o co chodzi z tym. Dobra. Druga beczka jest ogarnięta. Teraz jedziemy sobie z koksem. I trzeba trzecią znaleźć, bo wiem, że tutaj jest jeszcze jedna. Z tego co widziałem. Jak najbardziej tak. Więc tutaj sobie wejdziemy. XD. To są wszystkie, czy jeszcze jest jakaś jedna? Sprawdźmy to. Nie, to są wszystkie i wiem, co zwiastują te wielkie beczki, które trzeba było zniszczyć pomniejszą beczką z trucizną. One zwiastują nam, proszę państwa, drogę, którą będziemy musieli teraz przebyć. Slajdem, rzecz jasna. Dokładnie tak. Proszę bardzo, widzicie? Jedziemy sobie tutaj, powolutku do przodu. O Jezu, tam są na dole te, trzeba będzie wrócić. Oh my gosh. Oh my god, a nie oh my gosh, Jezu. Pamiętam, jak znajoma w techniku mówiła zawsze oh my gosh! I to mi się nie wiem czemu skojarzyło z tym. What the fuck? Mamy świetlik, który nam odblokuje dalszą drogę. Yeah! Ale zanim pójdziemy dalej, to weźmy tutaj, przyjdźmy z powrotem, bo to trochę przypał na dzielni. Nie zbierając tego. Czy mamy wszystko? Prawdopodobnie mamy wszystko, tak więc wracamy do góry. Czuję się, jakbym ślizgał się na lodzie. Okej, mamy tutaj fajną, ciekawą rzecz. Ten taki namiocik tutaj. To jest tak zwany save point, albo nasz checkpoint, który swoją drogą fajnie jest, że tak powiem, oznaczony, że nie wiecie, jako ten taki, że musimy zbierać, załóżmy, co my tam musieliśmy robić, żeby ten... W jedynce musieliśmy sobie sami ręcznie checkpointy ustawiać. O kurde, a o ty, co ty sobie wyobrażasz, co ty myślisz, że ty masz do czynienia w ogóle z jakimś... No dobra, masz do czynienia z łamagą i lemingiem. Pamiętam, że w jedynce sami sobie musieliśmy ręcznie ustawiać te checkpointy, aczkolwiek w dwójce coś było tym, te dzwoneczki w ogóle to były te checkpointy, pamiętam już. A tutaj mamy namiot. No, to w sumie fajne jest, że tajemnica wulkanu coś nowego chce przedstawić pod pewnym względem. Ale lokacja bardzo ładnie wygląda. Okej. Może już w końcu zginiesz? Może zaoszczędzisz nam problemów? Nie wiem. Ja tam nie chcę mieć z tobą na pinku całe życie. Dobrze, na razie, frajerze. Idziemy sobie stąd. Tutaj mamy lawę, fajnie wszystko i myk! I myk! Tutaj mamy świetlik, który musimy odblokować sobie drogę. Którym właściwie musimy sobie odblokować drogę. Mam nadzieję, że to nie jest wyjście z tego poziomu, ponieważ tam jeszcze jest jedna sekcja, do której trzeba się dostać. Dobra, tutaj musimy sobie te kryształy, że tak powiem, wiecie, zmieść z powierzchni ziemi. Okej. I teraz... I mamy walkę z minibossem. Chodź tutaj, skurczybyku, zaraz ci to oko wsadzę głęboko w czoko. I będziesz żałował dnia, że zadarłeś z prawdziwym kangurem bokserskim, który cię bierze na strzała, bo twoja mama jest bardzo mała, a twoja pała stoi, nie wiem. Nie, dobra, to było już przegięcie. Ona i za to przegięcie zginąłem. O, tam był checkpoint. Najgorzej. Dobra, widzimy się z powrotem zaraz. Runda druga, frajerze. Chodź tutaj. Zaraz cię uwalę. Na wiecie na co.
Na co cię uwalę? No jak myślicie, na co mogę go uwalić? Kurde, dawaj mi więcej dynamite. Dynamit. Dawaj w oko, dynamitem dostaniesz w oko i będzie oko na Maroko. Oj, zginął, nareszcie, kurde, ile trzeba na niego tych dynamitów wywalić, what the fuck? Dobra, mamy tutaj checkpoint. Kao, idź spać, proszę cię. Dobra. Fajnie się spało, mam taką nadzieję, w ogóle tutaj masz jakąś pochodnię ustawioną. Nie wiem, może chciałeś sobie ustawić, ja tam nie będę kwestionował. Masakra w ogóle, co ten Kao się tak rozpędził. Dobra, i co my tam mamy w ogóle? Tam jest jakaś może sekcja, bo po coś muszą być te ustawione. No dobra, czyli patrząc na to, to by było tutaj na tyle. Idziemy sobie dalej stąd. Umcza, 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 mucza, lucza, mucza, lucza. O, tutaj mamy jeszcze kolejne przejście. Bo tutaj nas nie było. I teraz sklepmy ich. Dokładnie tak, jak wszyscy by chcieli i sobie życzyli. O kurde, z ogona pojechane, nie? Patrzcie, jak w ogóle z ogona pociśnięci, nie? King Kong, King Karate Mistrz, jakoś tak to było. Jakby to powiedział Franek Kimono. O, i mamy tutaj świetlika naszego, który nam odblokuje kolejną drogę, albo bramę, innymi słowy. Dobra. Proszę bardzo. A, i to by było chyba na tyle, tu już będzie chyba końcówka poziomu, to pójdźmy sobie teraz do góry. No trzeba pójść i zwiedzić te tereny, co nie? Ja bym się tam z chęcią jeszcze dostał. O, i tam bym poleciał. Dobra. Mamy teraz zadanie. Zadanie za 1600-1900 punktów. I tam bym się jakoś dostał. Tylko że jest problem, bo Kao nie potrafi latać. I teraz mamy problem. A nawet nie może się w żadnym wypadku tak dostać. Dobra. Never mind. Może się tam kiedyś dostaniemy. Kiedyś cię znajdę. Wow, 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 wow. A tutaj śpiewam sobie Agnieszkę Chylińską, a tutaj takie rzeczy się dzieją? No, kto by pomyślał? Dobra, idziemy tutaj. Tu mamy drogę specjalną. Special Road. O, co my tu mamy? Nie! O Jezu, ale się uratowałem, nie? Bez kitu. Ja pierniczę, dobra. 202. 205. W ogóle my mamy tutaj 1000 do zdobycia. LOL, to tam lightowo w ogóle. Tak jak my 1000 będziemy mieli za raz, dwa, trzy, nie? Dobra, co my tutaj mamy zrobić? Już pamiętam, to jest ta słynna minigierka. Trzeba będzie dorwać się do tego mechanizmu, który tutaj gdzieś jest. Jakby to się do niego tutaj dorwać? Ha, dobra, tutaj trzeba było. Okej. Twoim zadaniem jest ułożenie układanki. Przycisk skoku to obniżanie łapy, przycisk rzutu to obrócenie łapy. Powodzenia. Dobra. Czyli teraz tak. Tutaj możemy ten. Odwracamy tak, czyli załóżmy robimy coś takiego. No to może nie jest takie pełne, ale... I teraz tak, robimy tu. Tu. Kurde, to nie jest ta część kwiata. Ale zrypałem. Musi to być chyba ta część, tak mi się wydaje. No to bardziej pasuje. Teraz tak. Chyba to jest to. Tak, to jest to. Teraz musimy znaleźć sobie główkę tego kwiatka. Tak, tam leć, tam leć. Matko.
No to nie ty, to nie jest to. Może to jest to. Nie, to tym bardziej nie jest to. Co ty dajesz, pomidor? To tym bardziej nie jest to. Czyli muszę to gdzieś tam do góry, chyba. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Dobra, teraz tak. To jest to. Dobrze, dobrze chyba jest ustawione. No i powiedzmy, że to jest to. Czyli co jest teraz nie tak? Chyba wiem co. Już widzę tutaj, nie? Ale zmalałem, nie? Bez kitu. Takie 300 IQ to jest zagadka, bez kitu. A ja to tak mogłem zmarać? I już wiem, gdzie jest problem. To jeszcze tutaj jest problem. Na 100%. Dokładnie tak. I teraz ustawmy ten ostatni klocuszek. Dobrze, widzicie? 300 IQ zagadka. No i co? I co teraz? Mamy tu już ułożony w fajny sposób, pięknie. To może mogę się tam dostać, kto wie? Ej, tutaj się coś nam odblokowało. A, to jest to, gdzie tutaj byliśmy. O lol. O, tutaj nam się odblokowało, super. Możemy teraz ten kamyczek przenieść. Ten kamlot. Dobra, Kao, bo musiał się Kao milion lat zastanawiać, czy on chce przenieść to, czy nie. Więc przenieśmy tutaj sobie, podstawmy sobie ten kamyczek tam, w sensie tą, ten obiekt. Wiecie co, ja wam może to trochę przewinę, żebyście się nie nudzili. No i jesteśmy tutaj w tym oto pięknym miejscu. Tu sobie zbieramy te duszyczki. I o kurcze. O, tutaj mnie jeszcze nie było. Ho, ho, ho. O, ho, hola, hola. Teraz będziemy mieli pełnoprawny poziom. Tego nawet na livestreamie nie pokazałem. Hola, hola. Dobra, dostaniemy się teraz tutaj. Jedziemy z o, kurde. Ho, ho, ho. Aż spadłem na dół z wrażenia, nie? W ogóle jakbyście się pytali, ja to nagrywam 5 stycznia 2K19. Tak mówię ogólnikowo. Okej. Okay. Lecimy tutaj. Pyk, pyk, pyk. Wszystko fa... O kurde. Ja najgorszy skok, jaki był możliwy. Bez kitu, nie? Ale tu dowalone było. Ja nie wiem, ja mam 20 IQ co najmniej, skoro nie mogę tak fajnie, perfekcyjnie skoczyć. Ale i tak mam więcej IQ niż Lotek. Bo przynajmniej ja nie popełniłem samobójstwa w najgłupszy sposób. Przez niedopatrzenie, przez zapięcie pasów. Tak więc przykro mi, Lotku, ale będę ci to wypominał do końca twojego zasranego życia. A sorry, przecież ty już i tak spłonąłeś przez lawę, więc jedyne co, to ci mogę to wypominać, jak sam kiedyś spotkam cię na jakimś nagrobku i wtedy ci będę wypominał, że ale ty jesteś pierdoła, że ty takich rzeczy nie zapamiętałeś. Dobra, edyt. Uhuhu, 300 IQ normalnie. No i teraz to było pro zagranie. Czyli trzeba po prostu, jak mamy trochę takie blisko z siebie korzenie, to trzeba po prostu robić coś takiego, że powiedzmy skok taki w miejscu, o coś takiego właśnie, i tak jakby wycelować tym KO, bo on sam z automatu nie wyceluje, ponieważ nie wiem, z jakichś powodów KO nie chce z automatu wycelować. Dobra,
Myk. O lol. Mamy kolejnego, halo. Otwórz się, dzięki, świetliczku. I co, otworzysz mi tutaj bramę? Będziesz taki hojny? Lol. Gdzie my jesteśmy? Co to w ogóle? My tutaj jesteśmy, o lol. I co, jak pójdę tutaj to... A, tutaj jest ten, czyli to jest koniec poziomu. Ale fajnie w sumie. Czy chcesz wrócić do wioski pelikanów? Chcę wrócić, już mam to co chyba miałem zdobyć tutaj. Ale nie mam pewności stuprocentowej. Dobra. Wyszliśmy stąd i wiecie co? Pogadajmy sobie z kapłanem, może on coś nam ma ciekawego do powiedzenia. Zobaczmy. Dobrze. Masz już pierwszy artefakt. Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić pierwszy artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Wspaniale! Pierwszy artefakt jest już na swoim miejscu. No, no. Ten kapłan to coś tam jednak potrafi. Raz na 100 lat coś mu się uda. Ja, ale to jest demotywujące gadanie. Raz na 100 lat coś mu się uda. Bez kitu. To jest takie mega fest. Demotywujące. Ja się nie dziwię, jak ten kapłan w depresję jakąś popadnie, nie? Przez tego drewnianego kołka. Swoją drogą mamy już 27% gierki, tak więc nice. Nice. O, i teraz ciekawe, czy zakończymy odcinek tym oto wspaniałym wyścigiem, bo jestem tego bardzo ciekaw. Ha! Chcesz paralotnie? Zasady są proste. Będzie twoja, gdy wygrasz ze mną wirtualny wyścig. Ech, co mi szkodzi, na livestreamie mi się nie udało. Zobaczymy, może tutaj się uda. Wyścig ma bardzo proste zasady. 3 okrążenia wygrywa najlepszy. Chwilowe przyspieszenie uzyskasz na zielonych polach. Uważaj na przeszkody. Na miejsca, gotowi, start! Dobra. Jedziemy. Wirtualny wyścig. To jest ciekawe, nie? Że z jakby wyspy przenosimy się na jakiś wirtualny wyścig. To jest bardzo ciekawa sprawa. Na razie mi idzie dobrze. I mam nadzieję, że tak pozostanie. A, i tutaj już mamy fail. Pierwszy. Zawsze musi być ten pierwszy fail. Ale kwintesencja tego wyścigu polega na tym, że trzeba chyba w te turbo boosty uderzać, wiecie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, może mi się źle wydawać. I trzeba tutaj fajnie tą kamerą w miarę się posługiwać. Między innymi przez to, że tak omijamy te, nie? Oj, tutaj już mnie jeden wyprzedził. Fuck this. Trzeba go teraz gonić. Kao, co ty odpierdzielasz? Kao! Ogarnij się. Super. Bardzo super. O, jeszcze... O, jestem trzeci. Tego mi brakowało, nie? Ale mi pocieszenie. Bez kitu. Stary, bez kitu.
Dawaj, dawaj, uda się. Dawaj, dawaj. Nie wszystko jest stracone. Kao, dasz radę, wierzę w ciebie. Dostaniesz buziaka w ogon, jak się uda. Ode mnie. Najgorzej. Nie, błagam, nie mówcie, że... Ja... Aż nie mam w ogóle motywacji do życia. Dobra, runda druga. Nie poddam się. Dopadnij go. No nie. Dopadnij. Dasz radę. Nie wierzę w to. Ja... Szybko. Szybko. Nie wiem, jak to możliwe, ale wygrałeś ze mną. Jezus Maria. Nie wiem, jak to możliwe, ale wygrałeś ze mną. Zgodnie z umową, dostajesz baranowinę. Aby jej użyć, naciśnij przycisk akcji podczas skoku. Ludzie, w końcu się udało, ja pierniczę. Aż zapiszę grę, nie? W dupie mam ten wyścig. Gówno pieprzone. Dobra. Mamy 30%, moi drodzy. To już będziemy się powoli do połowy gry zbliżać. Widzicie, ta gra jest taka krótka. Przycisk akcji X. Będę mógł... O kurde. Ale fajne. Ciekawy jestem, jak długi będzie ten odcinek. Ten drugi w sensie. Masakra. Dobra, może dowiemy się coś ciekawego od tego. Od... no, kapłana. Dostaniemy się do niego. Teraz to jak Ikar. Przelecisz... Już będziesz miał niemal w zasięgu ogona artefakt wiatru. Myślałem, że mnie nic już nie zadziwi, ale kangur na lotni? Ciekawe, co będzie dalej. Prawdę powiedziawszy, to jestem kapłanem. Takie rzeczy powinienem wiedzieć. Ty to się dziwisz wszystkiemu. Naprawdę nie wiem, jak to się stało, że zostałeś kapłanem. Gdzie tacy się rodzą? Bla. No już dobrze. Jak pewnie wiesz, droga do Wichrowego Wzgórza jest za wiatrakiem. Ale się natłumaczyłeś. Czyli musimy się do wiatraku dostać, tak? No ciekawe. Ciekawie. Wiecie co? A będę wredny, co? A co? Zamiast dostać się do tego wiatraka, to my sobie zaraz skończymy odcinek. Właściwie to teraz możemy sobie skończyć. Zapiszmy sobie jeszcze w razie co, żeby nie było, że nie rozmawiałem. To nawet procenta mi nie daje żadnego. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o livestreamach i wszystkim, co tutaj publikuję. Również polecam wbić na grupę na fejsie, która jest w opisie, jak i w komentarzu, oraz grupę Discord, żeby sobie ze mną porozmawiać, ponieważ w grupie ogólnie na fejsie i Discordowej na bieżąco daję informacje, kiedy będzie livestream, czy będzie livestream, czy będzie odcinek, czy nie będzie odcinka, czy jestem na przerwie, czy nie jestem na przerwie, co robię, czego nie robię. I tyle. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się seria podoba. Na razie, trzymajcie się, cześć! I pamiętajcie zostawić łapki w górę i komentarze. Narka!